Niego, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest Sister Talk. Przedstawię Wam moją siostrę Iwcię. Pyka. I zaczynamy od pierwszego pytania. Która jest starsza? Ja jestem starsza i to ładne 5 lat. Ok, pytanie numer 2. Będziesz pytać raz ja, raz Iwcia. Najlepsze wspólne wspomnienie. Tego jest. Trochę tego jest, tak. Nasze wspomnienie, może takie z dzieciństwa, to co bardzo, bardzo dobrze pamiętam, to jest to, że Iwcia chodziła dla naszej drugiej siostry, no dla mojej drugiej siostry Agi po... piżamę. Po piżamę, na regał w chodakach. I powiecie, jak te dzieciaki, chodziło się po regałach. I Iwcia chodziła na regał w chodakach. Zdjąć piżamę chyba z góry. Na samej górze ona była, tak? Tak, no. Na samej górze była piżama i co się stało? No i zrzuciłam na siebie cały regał. I niefortunnie było tak, że zrzuciła cały regał na siebie z szybą. Akurat z tą taką, częścią tą taką szklaną. Tak. Tam, gdzie jest najwięcej tego szkła, jak to widzę w starych kredensach jest. Tak. Tam, że lustro było, przetrwało lustro. I zrzuciła, słuchajcie, na siebie po prostu to cały, ten cały regał spadł na nią. Ona upadła na podłogę, a regał na nią. I była cisza. Dosłownie cisza. Zero płaczu. Ile wtedy miałaś lat? Nie wiem, ale pamiętam tylko tyle, że jak tak leżałam i się patrzyłam bokiem, to wszyscy zbiegli się, a ja, ale o co tam, choćbyś mi nic nie jest, a ja z takim szkłem w głowie byłam. I mama mówi, przynieście nożyczki, bo chciała uciąć plaster. A ja u mamy na kolanach miałam głowę i mówię, mama, ale nie rozcinaj mi głowy, mi nic nie jest, a ja z takim szkłem w głowie wbitym. To było takie mocno, to pamiętam, i ona była naprawdę bardzo mała. A ja takie wspomnienie mam, jak byłam, to już w ogóle mam, nie wiem ile miałam wtedy lat, ale byłam malutka. Malutka, naprawdę no. Byłaś malutka, bo nie dostałaś do góry tak bardzo jeszcze, ale jeszcze, nie? Ale jeszcze to jeszcze jak... w tych chodakach masz ekstra parę centymetrów. Ale to drewniany przecież. Ale my jeszcze jak byłyśmy małe i szłyśmy do kolegi z podwórka na urodziny, znaczy to był ich kolega, ale ja oczywiście z nim przenieszłam. Wszędzie, dziewczynie na mnie chodziła, no. Wiecie, jak to z młodszą siostrą? No dobra, wszędzie ale nie, bez przesady. Już nie byłam taka, że trzeba było koniecznie mnie wszędzie zabierać ze sobą. No, ale prawie. Bo byłam fajna. Ja to no, nie frajerzyła, w każdym razie nie sprzedawała, że coś tam gdzieś robiliśmy, była grzeczna i mówiłyśmy i zawsze, że nie można nigdy tego powiedzieć mamie, więc było okej. Okay. A ja nie mówiłam. No. Szliśmy na urodziny i miałam kwiatki. Miałam kwiatki i szliśmy, wszyscy szliśmy, całe rodzeństwo. I ja, wiecie jak to moje dziecko, nie potrafiłam trzymać kwiatków i jednocześnie butów zajmować. Więc mam nawet taki filmik w domu jest nagrany, jak ja taka mała, Dolota! Dolota, cymaj! Afera cała kwiatkowa, bo ja nie mogę zdjąć butów. Wszyscy się witają, a ja mała, nie mogę zdjąć butów. Dolota, cymaj! Cymaj, Dolota! Pamiętam naszą stronę, jakbyśmy odwalone na tę rodzinę. No. Śmiechy, ale jeszcze Wam powiem jedną fajną historię. Byliśmy razem na wakacjach i to było na Majorce. Mój mąż, Todziu, wybrał nam taką fajną, znalazł nam taką fajną miejscówkę i słuchajcie, z leżakami, leżaki targał na tą miejscówkę. To na było skały. W skale, no. Tak, taka... Taka wnęka w skałach. Tak. I wiecie, to była taka tajna miejscówka nasza, że nikt nas tam nie znalazł i to nie było wcale tak dawno, słuchajcie. I my tam leżałyśmy, opalałyśmy się, oczywiście czytałam sobie książkę i chciałam tak samo, wiecie, tak na relaksie, a on nas cały czas męczył. Męczył nas, żebyśmy, nie wiem, nagrywały film, jak on skacze do wody i takie tam. Tam przy basenie opalają się zwyczajni goście hotelowi. Tutaj, na balkonie, ci tacy sprytniejsi. A teraz pójdziemy na miejscówkę, gdzie opalają się żmije z pakietem VIP. Najpierw trzeba tam dojść, trudny teren jest. Ale jakoś sobie poradzimy. Właśnie tutaj opalają się żmije z pakietem VIP. Proszę pomachać żmije. O, tam do nich zejdziemy bliżej. To są żmije z pakietem VIP. Do tej miejscówki nie ma dostępu nikt. Z każdej strony jest woda. I znalazł taką fajną... też taką wnękę i tam była woda i była bardzo, bardzo ciepła woda i tam sobie nurkowałyśmy, bo nie chciałyśmy do morza, bo było zimno i wiecie jak to... I były meduzy i one tak, żyły.
No dokładnie. I nie było tak fajnego też zejścia do tej wody. No. Także tam akurat w tej wnęce, gdzie była ta woda, my sobie nurkowałyśmy, no ale mogłyśmy też chodzić po tej wodzie. I ja, słuchajcie, miałam maskę, zanurkowałam sobie i ja tak sobie szłam po tej wodzie. I mój tata mówi tak, ty Doriska, co ty? Jezus, chodzisz po wodzie. I tak to fajnie było, Iścia też sobie tam nurkowała. Mamy też filmiki, zdjęcia. Tak, raba. Na żabę. Na żabę, no fajnie w każdym razie to było, bo niby wiecie, nurkujemy, a tak naprawdę mogłyśmy stanąć w tej wodzie i to takie było nurkowanie. Bo ale to było takie dziwne, bo w tym momencie była taka przepaść, że tam dna nie było widać w ogóle. I tak powoli się schodziła ta wnęka, co takiego, że można było spokojnie pływać i nie dotykać dna, ale były takie miejsca, w których można było sobie spokojnie iść po tej wodzie i tylko tą głowę mi zanurzoną. No i byłyśmy takie uradowane, że nurkujemy, a wiecie, to było takie, nie wiem... Basenie dla dzieci. Tak, jak basen dla dzieci, dokładnie, tylko że kamienie i trochę było rybek jakieś tam. I taka przezroczysta, czyściutka woda. Tak, tak sobie oglądałyśmy, no ale jak mój mąż powiedział, byłam Jezusem, bo chodziłam po wodzie. No już idzie. No dawaj. Jedna do wody. Druga już w wodzie. To się nagrywa, pływaj. No ale nie mogę, bo mi się zostało. Szkoda. Oj, a ty pływasz czy chodzisz? Jesteś Jezus? Proszę uważać na wyrazy, to się nagrywa, pójdzie w świat. Oj, spływaj. Co? Nie. O tak, Doris Norek. Pierwsze kroki były na Titaniku. Pytanie numer 3. Opisz drugą jednym słowem. Indywidualistka. Ja? No. A Iwcia może wrażliwa. Zgadza się? No. Co? Zgadza się. Dobra, kolejne pytanie. Wymarzona praca. Iwcia? No ja trochę wykonuję swoją wymarzoną pracę już. Maluję dziewczyny, więc to jest mega frajda. Tak, a moja? I wanna be famous. I wanna be rich. I just wanna live my life. Like a star. Wymarzona praca. Nie, żartowałam z tą pracą. Chciałabym bardzo, i to było już takie moje kiedyś marzenie, żeby mieć dom może weselny i organizować właśnie, wiecie, no nie znam się tak dobrze na kwiatach, ale na przykład wystroje, jakie mają koncepcje Państwo młodzi, na przykład jakimś stylu marynarskim sobie życzą i takie dekoracje tworzyć właśnie na śluby. To jest coś pięknego, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że kiedyś swoje marzenie spełnię. I Iwcia będzie w tym pomagać, bo też jej to się podoba. Będzie malować, założymy taki biznes. Iwcia będzie malować, tak. Iwcia będzie malować i będziemy dekorować i organizować wszystko, tak. A mama będzie piekła placki. I pilnować dzieci. Zrobimy jeszcze kącik dla dzieciaków. O, fajnie będzie. Zapisujcie się do nas w kurs, bo na przyszłość nigdy nic nie wiadomo. Na wystrój ślubny. Od nowego roku kremiksz. Kalendarz kopiemy, będziemy zapisywać. Kolejne pytanie. Ulubiona firma kosmetyczna, make-up. W obecnej chwili zachwycam się i lubię wszystkie nowości firmy Zoeva, Zoeva, zależy jak to tam mówi. Nie wiem nawet o co chodzi, bo nie jestem aż tak w temacie, a moją ulubioną firmą kosmetyczną, wiecie co, mam dużo, bardzo dużo produktów z Rimmel. Bardzo lubię. No, teraz, okej. Co cię wkurza w drugiej?
w ci, co mnie denerwuje. Nic. Nie chciała być. W if ci, co mnie denerwuje, to to, że nie można jej tak zaskoczyć. Nie jest taka, coś robimy, ona musi to przemyśleć. Chyba przeszło jej to trochę od jej faceta, że musi wcześniej tak jakby zaplanować sobie daną czynność. Kiedyś było tak, że robimy to, dobra, lecimy, a teraz to jest tak, że nie mogę czegoś tam zrobić albo coś. Ja też już tak za bardzo nie mogę, bo mam dzieciaki i wiecie, to są obowiązki, ale dalej jestem taka bardziej spontaniczna, a i wciąż taka nie jest. I to z kim się zadajesz, takim się stajesz? I to mnie tak trochę denerwuje już. A ty? Nie wiem. Że piszczę często. Nie, to nawet to nie można tego wspomnieć. Nie, nie. No co cię denerwuje we mnie? Że czasami narzucasz chyba swoje zdanie. Tak? No, czasami. No, czasami tak, no. No. Niekoniecznie ktoś cię posłucha, ale tak za bardzo, że tak powiem, nie wyjeżdżasz. To jestem trochę mała do Agi trochę. No nie, Aga jest... Aga nie widzi innej opcji. A ty tylko po prostu wyrażasz się, a ona już wie, że to jest dobre. A, muszę zrobić jeszcze z drugą siostrą właśnie sister, tak? I wtedy to będzie dużo do opowiadania. No dobra, no to kolejne pytanie. Kto czyta? Ja? Mhm. Tak. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały? Na Majorce już byłyśmy. W Europie to tak raczej... To wszystko jest do zrealizowania tak naprawdę, a z takich Stany, dalszych... Nie? Tak, też mi się wydaje Stany. Stany, Nowy Jork, Miami. No, całe Stany, żeby tak zwiedzić. Oj, to trzeba dużo czasu poświęcić. No, ale też mnie fascynują Stany, też bym tam pojechała. A razem to byśmy... Na pół roku byśmy pojechały i byśmy się nie nudziły wcale. No, byśmy, nie wiem, czy starczyło by nam czasu. Może wystarczyło. Dobra, to Stany. Okej, okay, kolejne pytanie. Wasz ulubiony żart powiedzenia? No przecież. No przecież. No przecież. Jak coś odpowiadamy i na przykład pytam się Iwci, Iwcia, idziesz jutro na przykład na basen? No przecież. No przecież. No. Hejka kochani. Hejka kochani, jak Lili to mówiła, jakby mała. A tak, hejka kochani. No, to było fajne. I coś jeszcze było. Myślę se ej. Myślę se ej. Dokładnie to było tak. Myślę se ej. Coś jeszcze? Jakiś żart czy coś? Tak nie szybko. Nie, też nie. Myślę sobie ej, to zawsze było. Myślę sobie ej. A, i Doris mówi, wiesz. No, ale wiesz. Ja nie wiem, ale wiesz. Coś opowiadam, a wiesz, no wiesz. A wiesz. Ona dalej nie czai, a ja, no ale wiesz. Skończyła mi wszystko opowiadać, się dopiero zaczęłam się domyślać, o czym ona do mnie mówiła. To tak jest. Dobra, kolejne. Dziewiąte pytanie. Która dłużej szykuje się w rano? Wydaje mi się, że Iwcia. Na pewno ja. Tak? Nawet jak mieszkałyśmy razem w Irlandii. Szybko szliśmy razem do pracy i ona już ogarnięta, już prawie śniadanie, ja dopiero z łazienki zaczynam wychodzić, już prawie kończę śniadanie. Mi dużej w łazience schodzi. Ja po prostu, ja jestem rano ślamazarna. A ja jak wstaję, to jestem od razu, słuchajcie, żywa. I nie potrzebuję tego, żeby dojść do siebie po spaniu, tylko po prostu jestem taka żywa, wow, i wszystko szybko robię. Nie, to ja jestem ślamazarna. Ja zanim się rozbudzę. Tak. Jak idę z domu, też jestem rozbudzona, ale... Spowolnione ruchy mam rano. No, okej. Okay. Kolejne pytanie. Dziesiąte, tak? Tak. Ulubiona para roku. No oczywiście, że lato. Lato, no. Teraz jest lato, gołe nogi, bez rajstop, nienawidzę rajstop. Masz takie grube rajstopy, to są tak, okej. Okay. Tak. Ale rajstopy takie ogólnie swędzą nogi. No a lato to wiecie. Słoneczko. No. My jesteśmy obie urodzone w ciepłe miesiące i nie. No, fajnie lato. Kolejne pytanie. Ulubiony wykonawca. Twój. Nie trzeba się naprawdę zastanawiać. Oczywiście, że Beyoncé. Beyoncé. A mój... Nie, przepraszam. Beyoncé. I'm sorry. Beyoncé. A ja nie mam takiego ulubionego, wiecie, ja po prostu co leci jakaś piosenka, co mi się podoba, ale lubię piosenki właśnie jak Lili. Zawsze na Iwcie mówię, Lili chce coś powiedzieć, a Lili chodzi po domu i mówię do niej Iwcia. O, masakra, to jest masakra, naprawdę. Często po prostu coś, co powiedzieć do Lili, mówię Iwcia. I tak myślę, to przecież nie Iwcia. Iwcia już jest duży. Zresztą nie. I tak jak Iwcia, lubię Beyoncé i lubię Rihannę, lubię Madonnę, lubię Lana Del Rey. No, takie wiecie, popularne to są piosenki, a akurat tych piosenkarek, większość piosenek, na przykład, które tworzą i stare, są bardzo fajne.
fajnie wpadają w ucho, także te ciosan takie lubią. Pytanie 12. Jak to jest mieć siostrę uzależnioną od YouTube'a? Powiem wam, ciężko. To jest ciężki temat. Zanim cokolwiek zrobię, to muszę się zapytać, czy już mogę jeść. Czy na pewno nagrała? Czy na pewno zrobiła zdjęcie? Muszę myśleć o tym, czy jej się to nie przyda, jak jest ze mną, więc zanim cokolwiek zacznę zrobić, to muszę to skonsultować. Ja normalnie usiadłabym, zaczęłabym jeść. A muszę to skonsultować. Tak? Czy mogę w ogóle się odezwać? Tak, jak leci firma. Czy mnie nagrywa w tym momencie Lili i mogę wejść do pokoju w ogóle. Tak, i coś powiedzieć. Tak. Nie wejść, nie? Trzeba się pilnować. Ile razy było tak, że babcia na przykład wchodzi, nasza mama, i ja mówię, mamo, bo widać ci nogi, widać ci te ciapy, uciekaj z pokoju, uciekaj. Babcia wchodzi, a mogę, nie mogę, nie, a nie, a dobra, to przyjdę później. Tak. Albo coś, można się odezwać w ogóle, czy nie? No, Mija Grzeszna siedzi tutaj, co? Grzeszna leży na nas i patrzy. Mija ma z nas ubaw. Tak, śmieje się cały czas tutaj na bujaczku. Okej, kolejne pytanie. Pytanie numer 13. Wysokie czy płaskie buty? Ja zdecydowanie teraz płaskie buty, bo jestem mamą i raczej w wysokich butach nie dałabym rady, ale jak idziemy się na imprezę, oczywiście zakładam szpilę. A ty? Na co dzień raczej też płaskie, ale oczywiście od wyjścia jakiegoś... Nie codziennie, żeby właśnie założyć to. Teraz tak nie ma się na co dzień, jak człowiek biega, jeździ samochodem dużo i nie ma czasu na te szpilki, to na imprezę. To fajnie. No fajnie tak, wybrać szpilę. Troszeczkę nie codziennie. A później następny dzień, bo jeszcze lepiej nogi bolą. Jak nowe buty, to odciski. Okej, kolejne pytanie, teraz też. Spodnie czy sukienka? W zimę spodnie, a w lato sukienka. Tak. No, bo w zimie trzeba jest też zakładać. Chyba, że to są stoden. Wtedy można. Ulubione zwierzątko. No ja piesek. Ja oczywiście, że piesek. Randonie. No, psinka. No, ty jesteś teraz. Co byś zebrała z płonącego domu, wiedząc, że rodzina ma się okej? Ja bym zabrała paszporty, bo bez paszportów nie mogłabym podróżować z dzieciakami, więc paszporty i chyba ulubione zabawki moich dzieci, takie małe. Moja pierwsza myśl to też było wszystkie dokumenty. Wszelkie dokumenty, które czasami ciężko jest później latać po tych urzędach, oni mają wiecznie problem ze wszystkim w ogóle. No pierwsze rzeczy są dokumenty. Oczywiście, jeżeli wszystkim jest wszystko w porządku z ludźmi. No. I ja jak wam powiedziałam, zabawki, no i wtedy jakiś telefon, coś takiego. To, co bym miała, tak wiecie. Tak, no. Chociaż wtedy tak się nie myśli o takich rzeczach, tak mi się wydaje, tylko żeby przeżyć. I... Pewnie torebkę, w której są jakieś rzeczy typu telefonu i tak dalej, tak. Portfel, te wszystkie rzeczy. No na pewno torebkę z natury, że bierzemy zawsze torebkę ze sobą. Mhm. A jakbym się miała zastanowić, na pewno jakieś dokumenty. Poszłam do szafki, w której mam wszystkie dokumenty, papiery jakieś. Bo wiecie, wszystko inne można kupić, a właśnie dokumenty, paszporty, to bardzo długo się czeka na takie rzeczy, a jeżeli chcemy gdzieś jechać, to no niestety, ja nie mieszkam, jak wiecie, w Polsce, więc to by był duży, duży problem dla mnie. Więc tak jak Icia mówi, dokumenty bardzo ważne, tak, to mam taką, jak to mówimy, bazę danych z mężem, tak. I tą bazę danych... Syregator jeden! Pod pachę z bazą danych bym leciała. Z płonącymi włosami. Tak. Okej, kolejne pytanie. Teraz ja? Tak. To jest pytanie już 17. Komedia, horror czy romans? Ja komedia. Komedia. Horrorów nie lubię i jakoś tak nie oglądamy. Romansy tak, oczywiście od czasu do czasu fajnie romansy jakieś obejrzeć, tam popłakać, ale lubię czytać takie książki. A komedia to wiecie zawsze coś na wesoło, na śmiechy, chichy. Albo sensacyjne. O, też są fajne, no. No, jeszcze sensacyjne, jakieś fajne film akcji. Dobra, teraz ty. BlackBerry czy iPhone? To tutaj sobie możemy powiedzieć tak Samsung, bo to BlackBerry już tak się nie używa chyba telefonów, nie? Znaczy, ogólnie BlackBerry chyba jest w Stanach. Tak, jest bardziej u nas nie jest popularne. U nas bardziej iPhone. No, albo aplikacje na iPhone'a, albo na Androida, nie? To może tak, tak Android. Tak, na pewno. No, Android jest popularny, ale no, iPhone to iPhone. No dobra, pokazujemy co mamy. No możemy. No. Ja mam iPhone'a. Ja miałam, ale teraz mam Note 4. Także Icia już nie ma iPhone'a. Już nie mam iPhone'a. A bałam się przejść. Ale w porządku chyba, nie? Kolejne pytanie to ulubiony film. Nietykalni. I jestem Bogiem.
O, też fajny. Tylko nietykalni ten francuski na faktach, co jest. Bardzo, bardzo fajny film, tak? A mój taki ulubiony to jest Przygoda na Antarktydzie o Hasiorkach. Bardzo fajnie, jeżeli nie oglądaliście, bardzo go wam polecam. Angielski tytuł to jest Uprzedzam, będziecie płakać. Eight Below, bardzo fajnie. Nie będziecie płakać. I jeszcze się mnie pytała. Znalazłam mój na komputerze film i pytam się jej. Słuchaj, ten film to fajny jest, no fajny, ale będę płakała, bo nie mam ochoty na taki film, żeby płakać. Nie, taki fajny jest i w ogóle, cały film wyczułam. Bardzo fajny, także tak nie zrobiła. Troszkę się popatrzycie. Także Eight Below, czyli Przygoda na Antarktydzie, to jest mój ulubiony film. I jeszcze Uprowadzona, bardzo, bardzo fajny również. I jeszcze jakiś miałam Człowiek w ogniu, o, również bardzo lubię. Także mój jeden ulubiony to są trzy ulubione, no. Kolejne, czy jesz coś dziwnego? Nie jem nic dziwnego, ale mogę zjeść różne dziwne rzeczy. A ja, dla mnie to jest normalne, jak wiecie, lubię chipsy octowe, bo to jest takie normalne w Irlandii, no ale dla was to jest bardzo dziwne, że jem chipsy, które smakują jak chipsy z octem. No ale nie jestem taka, że jem chipsy w bagiety, takie dziwne rzeczy jak oni. Nie, jakoś mi to... Nie. Albo frytki w Bułgarii, ja byłam. Frytki w kebabie w środku. Nie, frytki to frytki, muszą być takie krótkie, jak to mówimy? Crispy. Muszą być crispy. Okej, teraz ja. I to będzie już prawie ostatnie pytanie, dochodzimy do końca. Więc tak, że trzymacie na sobie cokolwiek podobnego? Na sobie nie. Ale jeżeli coś kupuję w Irlandii, to kupuję razy trzy zawsze. Jeżeli coś fajnego, razy trzy, czyli dla mnie, dla Iwci i dla naszej siostry Agi. Zawsze jest razy trzy. Dorki nie ma w Polsce, to jest, nie ma problemu już z nią, ale z Agą jak gdzieś wychodzimy razem, typu na poprawiny i mamy założyć sobie taką jakąś lepką sukienkę, to dzwonię, Aga, zakładam tą sukienkę. O, też chciałam ją założyć. Zawsze jest problem. Albo spotykamy się na mieście, kiedy się spotkałyśmy w Biedronce i różniłyśmy się od siebie tylko spodniami, więc miałyśmy czapkę, szalik, kurtkę, buty i torebkę to samo. Różniłyśmy się tylko spodniami od siebie. To jest czas, co? Naprawdę kupujemy wszystko, takie same rzeczy nam się podobają. Oczywiście każda z nas ma inną figurę, ale i tak jesteśmy te same rzeczy. Tak, no. I tak jesteśmy sobie w stanie nawet pożyczać te ciuchy. No. Chyba, że kupią sobie za dużego, wtedy wszystko jest na mnie. A nic nie kupują sobie za małego. Więc ja mam... Wszystko to jest za duże troszeczkę na mnie i jakoś tak się rozciągnie to. Iwcia chcesz? A że ja jestem większa z największa. Dostaję. To przyjmuję z otwartymi rękami. Ale co jeszcze jest, że zawsze jak wracam w Irlandii, no teraz już przepraszam, ale tak już ostatni raz jak przyleciałam, opuściłam się trochę, bo mam dzieciaki, to zawsze przywoziłam co? Majtki. Gacie. Zawsze były majtki. Zawsze były majtki, jak przyjeżdża bez majtek, to będzie majtki. I Pringles. I zawsze tak, majtki i Pringles do standardowo. Ale co do ciuchów, na sobie nic nie mamy takiego samego dzisiaj? Nie. Chociaż może Gacie mam takie same. A to nie bo Gacie też zakupuję zawsze takie same, tylko inne rozmiary, ale gacie, ciuchy, po prostu wysyłam zdjęcie, chcesz, dobra, biorę razy trzy, buty, torebki, cokolwiek, co jest fajnego, w fajnej cenie. I nawet z rozmiarem trafiasz. Tak, zawsze trafiam, no. Kupowałaś... Chyba, że buty, wiecie, bo jest taka rozmiarówka, czasem idzie, ma dość dużą stopę i w pewnym... Na mnie nie ma butów. W pewnym na przykład kupuję jakieś buty, ja z starszą siostrą mam mniej więcej taką samą, ona troszeczkę ma większą, ale idzie chodzić w tych samych butach nam. Iwcia znowu ma dużą naprawdę stopę i kupuje jej na przykład 40, czasem trzeba kupić 39, bo jest zła rozmiarówka i czasem trzeba kupić 41. No z butami ciężko trafić. Kupuję, jak wiecie, są jakieś niedrogie, że nie było szkoda pieniędzy wydać, no ale z butami właśnie jest najgorzej, nie? Ale z rozmiarami ciuchów to po prostu tylko jest... Dobra, będzie. Tak samo mam na mojego męża. Patrzę, ja też, tak. Dobrze będzie, fajnie będzie wyglądał. No, mój chłopak się nad mnie pyta, jaki ja mam rozmiar? On się mnie pyta. No, mój też. To ci mówi tak, ale jakie ja mam spodnie rozmiar? No przecież jest metka na spodnie. No ale ty wiesz lepiej. No. Ale zawsze do tego doszło, że jak naszej siostry było wesele i Dorka przyjechałaś w piątek chyba, nie? Czy w czwartek. Tak. I w piątek o godzinie 23 przymierzałyśmy sukienki, bo byliśmy druhnami. I miałyśmy wszystkie takie same sukienki, które kupiłaś w Irlandii. I ja o 23 przymierzałam sukienkę, w której miałam być starszą, dzień później. Tak. Więc pierwszy raz widziałam sukienkę, teraz ją przymierzyłam i była idealna. Tak, czyli tak naprawdę dzień, dwa dni, dzień nawet, noc!
przed weselem przylecieliśmy no. I ja przywiozłam właśnie, w Irlandii kupiłam te sukienki. I ile nas było? Pięć, tak? Pięć. Cztery. Ja? Bo Aga była. Tak, tak, to cztery. No. Czyli cztery sukienki kupiłam, widziałam ten rozmiar dla tej, ten taki, ten taki i trafiłam idealnie. No, jest okay. Super. Dobra, to zrudne robi z ciuchami. Przeszliśmy całkiem do innego pytania. I ostatnie pytanie chyba jeszcze, tak? Tak, ulubiony program serial TV. Mój program to jest, słuchajcie, od ponad pół roku już nie oglądam telewizji i nie wiem co się dzieje, ale tak jak na przykład taki show, no to bardzo lubię oglądać Top Model, Projekt Runway lubię. Seriali to oglądam zawsze na wspólnej. Teraz już nie oglądam, nie wiem co tam się dzieje, ale na wspólnej oglądałam, tak. Jestem czasem zmuszona do oglądania polskich filmów, polskich seriali, bo mój mąż po prostu ma chłopa, jak to się mówi, fioła. Hopla. Hopla, no. Fioła. Fioła na punkcie polskich seriali, jestem zmuszona, ale ulubiony z ulubionych takich to jest program chyba TVN. Tyle. TVN Style. Ja. I. Ja też bardzo lubię Entertainment. 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 Jakoś tak się nazywa. No. E jest napisane z kropeczką na dół. No, to też lubię. I. No to ja i cały czas praktycznie oglądam. A serial lubię Plotkarę, Gossip Girl. No, też miałam to oglądać. Dużo jest seriali. O cały sezon i to naprawdę uwielbiałam, prawie mi humor bardzo, to byli Bracia i Siostry. O, super, też oglądałam. To było na. O, i Fox Life. Fox Life, o. Które teraz jest zmienione na zwykły Fox. Nie wiem, nie mam. Zmieniają te programy, no ale Fox Life było super, bo tam były bardzo fajne seriale. I co, seriali jeszcze takich, takich zagranicznych, bo polski to na wspólnej chyba tak najbardziej lubię oglądać, chociaż wiecie co, denerwuje mnie bardzo to, że film jest 15 czy tam 20 minut, potem reklama 15 minut i później filmu jest 5 minut, więc ja tego nie lubię za bardzo oglądać. Lubię oglądać w soboty, gdzie są wszystkie odcinki z tego tygodnia i jest jedna czy dwie reklamy tylko i to jest super, że nie muszę aż tyle czekać na reklamie, bo akurat wtedy kopię dzieciaki albo cokolwiek robię, mija to nam się, patrzcie się na nas i nudzimy ją. Ale dziewczyny, jesteście nudziary. I jeszcze jakiś serial mi się podobał. Bo teraz gotowa na wszystko. Tak, gotowa na wszystko, właśnie. Moja siostra wie lepiej niż ja. Widzicie, jak gotowa jest? Na wszystko było super. No. I jeszcze taki z zagranicznych seriali, to bardzo lubiłam oglądać Beverly Hills 90-210 w tej nowej wersji, bo stary to oczywiście, że każdy był wow oglądał, ale właśnie ta nowa wersja Beverly Hills 90-210 bardzo mi się podobała i bardzo mi się podobała. No. No. Tak, fajna, tak. Fajna. Fajna dziewczyna. Fajnie grała, dziewczyna. Ami z tego serialu najbardziej, jako kobieta, jako uroda jej i tak Silver. Silver była super. No, też taka też kochana, nie? No, taka bardzo delikatna dziewczyna. No, ale zawsze tam się coś działo, także jeżeli nie oglądaliście, to również Wam polecam ten serial. Coś jeszcze? Coś jeszcze lubisz oglądać? Coś jeszcze lubisz? Teraz to ja... Powiem Wam, że no nic nie oglądam, nie mam czasu na oglądanie. Żadnych seriali, no chyba, że w soboty czasem ja wprzątam i tam dzieci coś pracuje i w międzyczasie na wspólnej obejrzę. A tak to tu nie, no nic nie oglądam. No i oczywiście Top Model, jak wcześniej wspomniałam, lubię oglądać, ale teraz nie wiem, leci Top Model czy co to teraz leci? Leci Top Model właśnie teraz. No, no to ja też nie oglądam, nie, no nie, jest, nie mam czasu. Bo nie mam u siebie telewizora. I nie mam, głównie siedzimy na telefonie. Tak, na telefonach, na komputerze bardziej. I to jest fajne, że ja mam podzielone z mężem, że ja sobie siedzę na komputerze, na telefonie i mam swoje tam, wiecie, królestwo, o, telewizję i te polskie jego seriale. Nawet na Majorce, słuchajcie, cieszę się, że Plebania leci. Że Polonii miał, no. Że Polonii miał. Słuchajcie, na Majorce siedzimy, a on go na Plebanii. No. Czy Ojca Mateusza? Ja nie wiem, nie oglądam tego. Nie wiem, ale on wszystko zna. Nie wiem, czym to się różni, nawet nie mam pojęcia. Ja troszeczkę tego znam, bo ja słyszę w oddali, co tam się dzieje. Jestem zmuszona na przykład czasem oglądać 10 razy, 10 raz kolejny odcinek. Mówię, ej, my to oglądaliśmy już. No to co, ale fajne jest. No taki jest mój podział. Tak. Okej, to by był cały system, tak. Mam nadzieję, że podoba Wam się i moja siostryczka, kochana moja siostra Iwcia, którą nie mam na co dzień, ale wiecie, codziennie jest Wajnerek, codziennie jest, są jakieś tam wiadomości, nowinki, mamy cały czas dobry kontakt z sobą. Może niedługo uda mi się nagrać Sister Tak z moją drugą siostrą, choć z nią teraz jest troszeczkę gorzej. I tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście co? Kciuk do góry. Kciuk do góry, dokładnie. I dajcie znać, czy byście chcieli jakiś inny film z Iwcią. Póki jestem jeszcze w Polsce, mogę z Iwcią trochę filmów ponagrywać. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, buziaczki. Pa! Mua.
Pa! Pa!